Kapitał na inwestycje dla Twojej firmy. Oferujemy od 500 tysięcy złotych do 1 500 tysięcy złotych. Zero opłat i prowizji. Oprocentowanie do 2,85%. Okres spłaty do 60 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości. Zapraszamy. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Wrocław, Aleja Kasztanowa 3A. Jesteśmy partnerem Samorządu Województwa w rozwoju gospodarki regionu. Zapomniane widowisko operowe. Czterogodzinny spektakl, podczas którego na jednej scenie wystąpi ponad 100 artystów. Zobacz na żywo najsłynniejsze dzieło Stanisława Moniuszki w nowoczesnej scenografii multimedialnej. Zapamiętaj tę datę. 22 grudnia, godzina 18. Patron medialny Radio Plus Legnica, organizator Events Factory. Bilety do nabycia m.in. na kupbilet24.pl, Empik, Saturn, Mediamarkt i inne. Prezydent Bolesławca zaprasza na bolesławiecką gwiazdkę życzliwości 21 grudnia. Rynek w Bolesławcu. W programie kiermasz świąteczny, zagroda świętego Mikołaja z prawdziwym reniferem, parada pomocników świętego Mikołaja, widowisko Król Herod i występy artystyczne. O godzinie 17 świąteczne spotkanie mieszkańców, dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie z udziałem żołnierzy armii amerykańskiej, przekazanie światełka betlejemskiego przez harcerzy. Na wspólnej wigilii gorący barszcz i tradycyjne potrawy. Od 20 do 22 grudnia zapraszamy również na jarmark bożonarodzeniowy na rynku w Bolesławcu. Kiermasz z asortymentem świątecznym, pokazy kulinarne, świąteczne gotowanie. Szczegóły na bolesławiec.eu. SOS dla czystego powietrza. Zanieczyszczone powietrze niekorzystnie oddziałuje na wszystkie grupy wiekowe. Dzieci, dorośli, kobiety w ciąży, osoby starsze. Nikt nie może czuć się bezpiecznie. Apatia, zmęczenie, problemy ze snem to początkowe objawy bardzo poważnych chorób. Dbałość o czyste powietrze wymaga wysiłku wszystkich nas. Wysiłek ten musi iść w parze ze wsparciem finansowym na inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Dolny Śląsk walczy o oddech. Zapraszamy na zakupy świąteczne. Polecamy codziennie ciepłe wędliny prosto z wędzarni. W asortymencie szynki, boczki, polędwice oraz wędliny pieczone. Ponadto w ofercie pomarańcze siatka 1 kg, 1 zł 99 groszy. Kapusta kiszona 3 kg w cenie 9 zł 99 groszy. Serdecznie zapraszamy. Carrefour Market, Bolesławiec, ulica Śluzowa 21. Już 12 stycznia 2019 zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa na bal karnawałowy do Zamku Kliczków. Cena 299 zł za osobę. Podczas balu zapewnimy Państwu zabawę taneczną do białego rana. Wyselekcjonowane menu bufetowe ułożone przez szefa kuchni Mariusza Kucharczaka. Zwycięzcę tegorocznego prestiżowego konkursu kulinarnego Wine and Food Nobel Night 2018. Live Cooking w wykonaniu szefa kuchni Mariusza Kucharczaka. Nielimitowany bufet słodkości, butelkę alkoholu na parę, niesamowitą atmosferę i klimat balu karnawałowego w zamkowej scenerii. Przywitaj rok 2019 szampańską zabawą i prawdziwie królewskim karnawałem. Z Bricomarché stwórz swoje wymarzone święta. Nie przegap okazji i urządź z nami swój dom. Efektowne choinki, kolorowe lampki, różnorodne ozdoby.
Przepiękne obrusy, firany, ciepłe koce. U nas znajdziesz wszystko, czego szukasz. Serdecznie zapraszamy. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Czwartek, 20 grudnia, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. W przyszłym roku powiat bolesławiecki najwięcej wyda na drogi. Dziś uchwalony został budżet powiatu na 2019 rok. W świątecznym nastroju rozpoczęła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu. O nadchodzących świętach przypomniał świątecznymi utworami zespół Nie ma mocne 3. Od niedawna działa w Młodzieżowym Domu Kultury, a już zdołał podbić serca bolesławieckiej publiczności. Zespół ćwiczy pod okiem Marka Łętowskiego. Początek sesji to też podziękowania i prezenty od pracowników starostwa i radnych dla rodzimej mistrzyni w siłowaniu na rękę Soni Turzynieckiej. Na ostatniej w tym roku sesji wybrano składy poszczególnych komisji Rady Powiatu i uchwalono przyszłoroczny budżet. W przyszłym roku powiat wyda ponad 102 miliony złotych. Najbardziej kosztowne przyszłoroczne inwestycje to będą zadania drogowe. Udało nam się też pozyskać zapewnienie wojewody dolnośląskiego o współfinansowaniu dwóch największych zadań realizowanych w przyszłym roku, zadań drogowych. Mowa tu jest o drodze powiatowej w miejscowości Osła, gmina Gromadka i finansowaniu kolejnego zadania, kolejnego etapu budowy, przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Suszki. Są tam też różne spore wydatki na zadania inwestycyjne związane z naszymi placówkami edukacyjnymi. Tu pojawia się pierwsze liceum ogólnokształcące i wyposażenie i dokończenie inwestycji przebudowy nowej siedziby szkoły specjalnej w Bolesławcu. W przyszłym roku zaplanowano też inwestycje, które bolesławiecki powiat będzie realizował wspólnie z miastem. W przyszłym roku planujemy podjęcie zadania wspólnie z prezydentem miasta Bolesławiec, remontu mostu na ulicy Mostowej oraz w planie mamy również budowę chodnika, brakującego chodnika przy ulicy Modłowej. To jest ten chodnik, który ma zabezpieczyć ruch pieszy w kierunku specjalnej strefy ekonomicznej w Bolesławcu. W budżecie znalazło się też zapowiadane 900 tysięcy złotych na sfinansowanie pierwszego etapu budowy bloku operacyjnego, który ma się zakończyć w połowie przyszłego roku. W sprawie pozyskania funduszy na budowę bloku operacyjnego starosta i wicestarosta odbyli w ubiegłym tygodniu spotkanie w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Rozliczenie tego pierwszego etapu jest planowane na czerwiec tego roku. Do tego czasu mamy czas, żeby zmontować finansowanie kolejnych etapów realizacji tego zadania. Nie będę ukrywał, że tu liczymy na pomoc rządową, bo jak Państwo wiecie, szacunkowa wartość tego, albo nie wiecie może też wszyscy, szacunkowa wartość tego zadania to jest około 15 milionów złotych. No, przy zaangażowaniu tylko i wyłącznie środków powiatu bolesławieckiego realizacja mogłaby trwać dosyć długo. Więc każda kwota, którą uda nam się pozyskać ze środków zewnętrznych, no pozwoli przyspieszyć zakończenie realizacji tego zadania. Nie będę ukrywał, że osobiście dla mnie i myślę, że dla Państwa to zadanie jest priorytetem. Na styczeń szefowie starostwa mają zaplanowane spotkanie w tej sprawie z ministrem zdrowia i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
To już tradycja, że bolesławianie odwiedzają przed świętami Bożego Narodzenia Zbaraż i mieszkających tam Polaków oraz Ukraińców. Nadarza się wtedy okazja do przekazania świątecznych życzeń, ale też podarków, które przygotowują dla nich młodzi bolesławianie. Kolejny raz bolesławianie, którzy wyruszyli na Ukrainę z podarkami i życzeniami, trafili z jesiennego Wałbrze Bolesławca do zimowego Zbaraża. I nie tylko minusowe temperatury, ale też głęboki śnieg na ulicach i placach dały znać o tym, że to już jednak zima. Ale zimowa aura w Zbarażu to przeciwieństwo tego, jak bolesławianie byli tam witani. Cieszymy się, że jesteśmy tak bardzo szczerze witani tutaj w Bolesławcu, tu w Zbarażu. Mieszkańcy bardzo chętnie po prostu nas przyjmują u siebie w domach, a władza u siebie. Chciałbym Was powitać w swoim imieniu i także w imieniu mera Romana Stipanowicza Polikrowskiego i życzyć Wam wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy Wam wdzięczni. Wszyscy tu czekali na Wasz przyjazd, bo jesteśmy w przyjaznych stosunkach. Każdy z Was ma tu też swoich przyjaciół. Goście z Polski otrzymali też podarunki od władz miasta, w tym ludowe rękodzieło miejscowej artystki. No, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wizytę u mera poprzedziła niedzielna msza święta w rzymskokatolickim kościele świętego Antoniego. Efektem tego wszystkiego jest między innymi to, że bolesławianie, a szczególnie szkolne dzieci, zbierają podarunki dla zbarażan, a te mogły być po mszy świętej rozdane wszystkim parafianom. Przed kościołem wprawdzie sypał śnieg i zacinało mrozem, ale czuć było przedświąteczny nastrój. Podarunki z Polski trafiły też do miejscowych szkół. Tym razem najważniejsza była wizyta w szkole numer 3, z którą bolesławiecka szkoła realizowała wspólny projekt artystyczny. Ale krótkie wizyty złożono też w innych szkołach, gdzie podarunki trafiły do uczniów i do nauczycieli. Część z tych prezentów to dary od młodych głogowian. To wszystko, co tutaj zebrałem, to jest wszystko przez młodzież. Zrobiliśmy sportową zabawę i na sportowej zabawie powiedzieli, że przydałoby się, żebyście zebrali młodzież. Przybory szkolne, ołówki. Wszystko nowe ma być. Przysłali tyle, że to są dwa kursy, jeden tu, a drugi z Wrocławia przyjechał. Tylko tyle, co w samochód myśmy zmieścili. Nie mogło też zabraknąć wizyty w podzbarackiej Sieniawie i w tamtejszej szkole podstawowej, gdzie z roku na rok jest coraz więcej polskich akcentów, a teraz może uczniowie będą mogli uczyć się tam języka polskiego. Czy chcielibyście uczyć się dodatkowo języka polskiego, bo uczycie się już w szkole angielskiego? Wiecie, że uczennica naszej szkoły, Hania Lipka, uczyła się sama polskiego i potem rozpoczęła studia polonistyczne na Lwowskim Uniwersytecie. Wprawdzie to był jeszcze adwent, ale nie mogło się obyć bez kolęd, które szczególnie brzmią w wykonaniu najmłodszych.
Jak wyglądają sanie rogate, na jakich nartach jeżdżono już pod koniec XIX wieku i jak prezentują się modele dawnych bobslejów? Na te i inne pytania dotyczące sportów zimowych uprawianych na przełomie XIX i XX wieku można znaleźć odpowiedź, odwiedzając zimową wystawę w Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Na wystawie zobaczyć możemy kilkadziesiąt eksponatów związanych z rozwojem sportów zimowych uprawianych na karkonoskich stokach przed II wojną. Są to zarówno elementy ekwipunku zimowego mieszkańców górskich osad, które używane były przez pierwszych sportowców, jak i specjalistyczny sprzęt sportowy. Ekspozycja przyjechała do Bolesławca z Karkonoskiego Muzeum we Wrchlabii. To kolejny przykład współpracy z naszym wieloletnim partnerem z Czech, z Muzeum Karkonoskim we Wrchlabii. Tym razem postanowili, ponieważ myśmy wiosną pokazywali nasze zbiory archeologiczne, które cieszyły się dużym powodzeniem u czeskiej publiczności, więc oni zaproponowali nam, że pokażą to, co jest bardzo często podziwiane u nich przez zwiedzających. I tak do Bolesławca trafiła niezwykła kolekcja poświęcona sportom zimowym w Karkonoszach, które to przez wiele wieków były kierunkiem głównie letnich wycieczek. Dopiero XIX-wieczne próby zjazdów na saniach zaczęły do Karkonoszy przyciągać turystów także zimą. Ale zanim sanie trafiły w góry, wcześniej po mieście jeżdżono w takich sankach. To jedne z tych najstarszych, podczas spacerów, pchając, wożono w nich damy i dzieci. Na wystawie zobaczyć możemy też sanie gospodarskie, ale uwagę warto zwrócić też na te sanki. Tam ty sanie wzadu, które na pierwszy pogląd wypadają jako sanie. Te sanie podobne są do tych z psich zaprzęgów, ale nimi nie są. Można było je z tyłu pchać albo jechać na nich jak na hulajnodze. Tymczasem na początki narciarstwa w Karkonoszach trzeba było poczekać do lat 80. XIX wieku. Na wystawie możemy przyjrzeć się tym najstarszym nartom, na jakich wówczas zjeżdżano, i tym kolejnym, które unowocześniano aż do połowy XIX wieku. Warto zwrócić uwagę na ten typ narciarskich wiązań. Mówi się, że są to wiązania karkonoskie, ale to zawiła historia. Je to takové trošku zamotané. Ta historia jest trochę skomplikowana, bo tych wiązań nie wymyślił nikt z Karkonoszy. Na ich pomysł wpadł doktor Diskał z Gór Krusznych, który jadąc w Karkonosze w pociągu, wymyślił je i skonstruował. Przywiózł w Karkonosze, a tutaj tak się spodobały, że zaczęto je produkować na szeroką skalę. Na wystawie możemy też obejrzeć odznaki towarzystw i szkółek narciarskich, bo już w pierwszej połowie XX wieku takowe w Karkonoszach działały i dla swoich absolwentów przygotowywały tego typu odznaki. Na wystawie sporo miejsca poświęcono też początkom pogotowia górskiego. Tak naprawdę początki pogotowia górskiego to niezwykły przypadek w 1913 roku, kiedy podczas ratowania jednego z narciarzy z przyjaciół drugi narciarz oddał za niego życie tak naprawdę. Nie udało się uratować ani tego ratowanego, ani tego, który poszedł z pomocą, ale ten moment tak naprawdę, ten niezwykły fakt tak wstrząsnął całą społecznością narciarską, że postanowiono przygotować specjalne służby, które śpieszą z pomocą i tak naprawdę od tego momentu datujemy profesjonalną pomoc w górach po czeskiej stronie Karkonoszy. Wystawę będzie można oglądać do 10 lutego. Wstęp na nią jest bezpłatny. Muzeum planuje jeszcze na jej bazie dodatkowe zajęcia dla młodzieży podczas ferii zimowych. A już teraz wydarzenia w skrócie, na które zapraszam. Bolesławiecka Straż Miejska przypomina o obowiązku sprzątania odchodów po psach, z którymi właściciele wychodzą na spacery po mieście. To obowiązek, którego niewypełnienie może grozić mandatem nawet do 500 zł. A woreczki, dzięki którym można higienicznie poradzić sobie z psimi kupami, dostępne są bezpłatnie w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Mikołaja Brody. Bolsajccy policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkańca miasta, który ukradł rower pozostawiony przez jego właściciela przed zakładem fryzjerskim. Złodzieja udało się ustalić dzięki monitoringowi miejskiemu. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozić mu będzie kara więzienia do 5 lat.
Instytut Myśli Szumana realizuje projekt Wigilia bez granic. Polega on na tym, by polskie rodziny przyjmowały do siebie obcokrajowców na Wigilię Bożego Narodzenia. W ten sposób ma się tworzyć nowy model integracji cudzoziemców w naszym kraju. Chętni mogą zgłosić swój akces do akcji poprzez witrynę internetową wigiliabezgranic.com. Organizatorzy akcji skontaktują następnie rodziny z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce. Powstanie nowa stacja ratunkowa GOPR w Karpaczu, która umożliwi sprawniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie działań ratowniczych. Obiekt będzie posiadał duże zaplecze garażowe, ambulatorium oraz pomieszczenia służbowe dla pełniących służby ratowników górskich. Dodatkowo w nowej stacji będzie stanowisko dla karetki pogotowia ratunkowego. Samorząd województwa wesprze budowę kwotą 250 tysięcy złotych. Nowa siedziba grupy karkonoskiej GOPR będzie gotowa w 2020 roku. Na gali dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych Grupy Pierwszej w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury podsumowano współzawodnictwo sportowe. 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej już po raz ósmy okazała się najlepszą reprezentacją polskich sił zbrojnych. Wywalczyła pierwsze miejsce, zdobywając 87 medali, z czego aż 39 złotych. 23. Śląski Pułk Artylerii zajął trzecie miejsce. W holu ratusza można oglądać wystawę pokonkursową szopek bożonarodzeniowych. Nagrody za te najładniejsze szopki w konkursie zostaną rozdane podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości w piątek 21 grudnia o godzinie 14.30 w kategorii przedszkola i o 16.30 w kategorii przedszkola indywidualne, szkoły podstawowe oraz dorośli. Uczniowie zespołu szkół budowlanych, wychowankowie bursy szkolnej, pierwszaki ze szkoły podstawowej nr 1 w Bolesławcu i szkoły podstawowej w Szczytnicy, oni wszyscy razem stworzyli wyjątkowe przedstawienie jasełkowe, które zaprezentowali na deskach Teatru Starego. To były wyjątkowe jasełka, bo zintegrowały społeczność kilku szkół. Radość czerpiemy z tego, że mogliśmy się razem spotkać. Dzieci i młodzież z różnych środowisk, zintegrować się i przy okazji kultywować naszą piękną polską tradycję, jaką jest niewątpliwie wystawienie jasełek bożonarodzeniowych. W zorganizowanie przedstawienia zaangażowali się uczniowie zespołu szkół budowlanych, wychowankowie bursy szkolnej, pierwszaki ze szkoły podstawowej nr 1 w Bolesławcu i szkoły podstawowej w Szczytnicy. Idźcie więc, idźcie niebiescy aniołowie, rozbudźcie ludzi, nie zabrzmi nowina, nie pieśń, nie smutek, nie serce zapłoną, wszystkich przyzywa Boża Dziecina. Na scenie w Teatrze Starym zaprezentowało się kilkadziesiąt osób. Publiczność mogła wysłuchać kolęd i świątecznych piosenek, a także obejrzeć jasełkowy spektakl przygotowany z dbałością o kostiumy, scenografię, muzykę i efekty sceniczne. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. Narodziłeś się, Jezus, tajni w ubóstwie i chłodzie. W żłobeczku leżysz, Jezu mały, w szopie masz mieszkanie, ale chciałeś przyjść na ziemię, bo nas kochasz, Panie. Jak podkreślają twórcy przedstawienia, celem ich działań było pokazanie podopiecznym, że warto w siebie uwierzyć, jeżeli tylko mamy odwagę podążać za swoimi marzeniami. Mają one szansę się spełnić. Uczniowie pracowali pod kierunkiem swoich wychowawców Magdaleny Czerzewskiej, Moniki Gieszczek, Beaty Janiec i Małgorzaty Madej. Chciałbym podziękować naszym wspaniałym artystom,
Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, jest to nowa formuła realizowana wspólnie przez powiat bolesławiecki, gminę miejską Bolesławiec, gminę wiejską Bolesławiec. Wspólnie kolędujemy. W tym roku pierwszy raz. Myślę, że w następnych latach będziemy to kontynuować. Wigilii czas, płonie światłem świec, poprzez ciszy mgłę stara słychać wiek. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się, życzenia szept, mknie u gwiazdów wrost. O dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Pierwszy w tym roku szkolnym koncert dali uczestnicy pracowniki bordu działającej w Młodzieżowym Domu Kultury. Dlaczego keyboard to jest to? Na to pytanie próbowali udzielić odpowiedzi uczestnicy koncertu pracowniki bordu działającej w Młodzieżowym Domu Kultury. Młodzi zwolennicy tego instrumentu wystąpili na scenie Teatru Starego. Mają od kilku do kilkunastu lat. Jedni grają od kilku tygodni, inni od kilku lat. I jedni i drudzy swoją grą udowodnili, że wybór keyboardu do nauki gry na instrumencie jest dobrą decyzją. Keyboard to instrument, na którym można zagrać wszystko od najprostszej melodyjki typu Las kotek na płotek po wymagające dzieła muzyki klasycznej. Na keyboardzie można z kolegą gitarzystą stworzyć duet wokalno-muzyczny albo też akompaniować rodzeństwu, które kocha śpiewać. To był pierwszy w tym roku szkolnym koncert działającej w Młodzieżowym Domu Kultury pracowniki bordu. Młodych muzyków uczy grać Marek Łętowski. Koncertem młodych muzyków zakończyliśmy dzisiejsze wydarzenia, ale nowe informacje już jutro. Zapraszam, do zobaczenia. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebelmyślnikland.pl.
rachunki, na lokal pod własny biznes, na rozwój firmy. Potrzeb jest wiele, ale skąd wziąć pieniądze? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie już od 2,85%, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki możesz wykorzystać na cele obrotowe lub inwestycyjne związane z bieżącą działalnością firmy, np. zakup środków trwałych, surowców i materiałów czy modernizację przedsiębiorstwa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiemy, jak wspierać lokalnych przedsiębiorców. Robimy to od 25 lat. www.kar.pl. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Przylasku. Prosimy o wsparcie. Wasza pomoc jest ogromna. Numer konta 85 1090 1955 000 000 1 3601 9130. Telefon do schroniska 511 984 512. E-mail schronisko@e-izery.eu. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Życzy PHUBZM Cieśla. Po raz pierwszy w Lubinie niezapomniane widowisko operowe. Czterogodzinny spektakl, podczas którego na jednej scenie wystąpi ponad 100 artystów. Zobacz na żywo najsłynniejsze dzieło Stanisława Moniuszki w nowoczesnej scenografii multimedialnej. Zapamiętaj tę datę. 22 grudnia, godzina 18. Patron medialny Radio Plus Legnica. Organizator Events Factory. Bilety do nabycia m.in. na kupbilet24.pl, Empik, Saturn, MediaMarkt i inne. W Bolesławieckiej Mrówce znajdziecie Państwo choinki żywe, jodły, świerki i sosny, sztuczne drzewka bożonarodzeniowe, wszystko do stworzenia świątecznego klimatu zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Mrówka Bolesławiec serdecznie zaprasza na zakupy i życzy wszystkim zdrowych i wesołych świąt. Kapitał na inwestycje dla Twojej firmy. Oferujemy od 500 tysięcy złotych do 1 500 tysięcy złotych. Zero opłat i prowizji. Oprocentowanie do 2,85%. Okres spłaty do 60 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne, na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości. Zapraszamy. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Wrocław, Aleja Kasztanowa 3A. Jesteśmy partnerem Samorządu Województwa w rozwoju gospodarki regionu. Z Brico Marché już teraz przygotuj się na chłodne dni i przyjdź do nas po brykiet Ruf 10 kg tylko 9,99 oraz ekogroszek 20 kg 16,99, bo oszczędne zakupy zawsze w Brico Marché. W nocy z czwartku na piątek będzie 2 stopnie powyżej zera. W dzień temperatura wzrośnie do 5 stopni Celsjusza. Piątek będzie pochmurny, po południu mogą pojawić się słabe opady śniegu. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hektopaskali i w dalszej części dnia będzie spadać. Przybierze na sile wiatr, który osiągać będzie prędkość 15 km na godzinę. Powieje z południa.